dokładne daty z historii Polski Ludowej mógł Łukasz znać z podręczników szkolnych. Ale to nie ze szkoły, lecz od mamy dowiedział się, kiedy ta Polska zaczęła się naprawdę. Chociaż mama, gdy w końcu odważyła się mu o tym opowiedzieć, może sama nie wiedziała, że o tym właśnie mu mówi. O początku nowego świata, który nastał po wojnie. To było nocą, a może tuż nad ranem. Zjawili się znienacka i właściwie bez powodu. Weszli do domu, nie tłumacząc dlaczego i po co. Zaczęli przeszukanie. Brali, co im w ręce popadło. Zabrali maszynę do pisania. I poszli sobie. A kiedy następnego dnia babcia zgłosiła rabunek, przyjechali żołnierze spisać protokół. Co zginęło i jak wyglądali napastnicy? Zapytał pan w mundurze z orłem na czapce. Babcia zaczęła opisywać całe zdarzenie dość mgliście, jakby minęło od niego już sporo czasu i pewne rzeczy wyleciały jej już z pamięci. A twarzy napastników w ogóle nie potrafiła sobie przypomnieć. Mama Łukasza, która była małą dziewczynką, popatrzyła na babcię, która była jej mamą, z naiwnym niedowierzaniem i czym prędzej pośpieszyła jej z pomocą. Ależ mamusiu, przecież to był ten pan i pokazała palcem na spisującego protokół stróża porządku i budowniczego Nowego Ładu. Jak z tego całego bałaganu udało im się wyjść potem bez szwanku, o tym mama już Łukaszowi nie opowiadała. Ale też nie to było najważniejsze w tej opowieści. I potem już tak było cały czas, powiedziała, że nie wolno było nic mówić. Więc nie mówiło się, że dziadek przed wojną urzędnikiem sanacyjnym był, że podczas wojny, gdy jego dzieci, a Łukasza wujków, do Hitlerjugend zapisano, on gdzieś pod Krakowem pracował w generalnej guberni, a potem po wojnie do EF-u wyjechał. Że jego szwagier, a tatuś cioci Łukasza, przed wojną był policjantem, a w 1939 Rosjanie go zabrali i tyle go widziano, że wujek Łukasza, a mąż cioci, u Niemca w wojsku był. Nawet o tym, że mama Łukasza do niemieckiego przedszkola podczas wojny chodziła, o tym się nie mówiło. I jakoś się żyło. W końcu jednak można było o tym powiedzieć głośno, bo w Polsce nagle można było niemal wszystko mówić. Gdyby stoczniowcy w Gdańsku się nie wściekli, bo im już za drogo było tak kiepsko żyć i gdyby potem Solidarność nie rozlała się na cały kraj, mały Łukasz może nigdy nie dowiedziałby się, że miał wujków w Hajocie, prawdziwym. A przy okazji, że historia to niby taka wielka pani, na oficjalnych wystąpieniach zawsze porządna i nienaganna, która jednak w swojej garderobie ma straszny burdel, gdzie trudno się połapać, co jest co i wybrać to, co najprawdziwsze. I że ma ona w swoich szafach zawsze parę trupów, o których nie trzeba głośno mówić.